Stanisław Bareja, nazywany przez wielu królem polskiej komedii, w trudnych czasach PRL-u, mimo panującej cenzury, potrafił pokazać w swoich filmach wszelakie absurdy Polski Ludowej. Uważał, że komuna wcześniej czy później upadnie. Niestety nie dożył tego dnia. Zmarł 14 czerwca 1987 roku. Jako że właśnie minęła 30. rocznica śmierci reżysera, postanowiłem zrobić specjalny odcinek i pokazać każde pojawienie się Stanisława Barei w swoim filmie lub serialu. Swoje pierwsze kroki przed kamerą stawiał tuż po skończeniu szkoły filmowej. Jako nie do końca absolwent, gdyż pracę magisterską napisał 17 lat po ukończeniu filmówki, współpracował z kilkoma innymi reżyserami. Dzięki temu możemy go zobaczyć w filmach takich jak Kapelusz Pana Anatola, Eroika czy chociażby Orzeł. W swoich pierwszych produkcjach Bareja nie występował. Do czasu. Wyobrażasz, że morderca poprosi najpierw profesora o zdjęcie krawata, a potem tym krawatem udusił go, tak? Kapitan Sowa na tropie. W trzecim odcinku serialu przedstawiającego losy kapitana milicji obywatelskiej Tomasza Sowy, rozwiązującego wszelakie kryminalne zagadki, reżyser pojawił się mniej więcej w 16 minucie. Kapitan Sowa wraz ze swoim pomocnikiem Albinem obserwują skrzynkę pocztową, oczekując podejrzanego. W pewnym momencie do skrzynki podchodzi pewien mężczyzna, czyli wcielający się w niego Stanisław Bareja, i szuka w torbie listu do wysłania. A dlaczego? Tak sobie. Małżeństwo z rozsądku. Film o dwójce zakochanych w sobie młodych ludzi, czyli malarza Andrzeja i Joannie, której rodzice oprócz sprzedawania ubrań zajmują się praniem brudnych pieniędzy. W scenie na straganie, tuż przed tym jak Edzio Siedlicki prosi rodziców Joanny o rękę ich córki, widzimy pewnego mężczyznę kupującego marynarkę. Ów klienta gra Stanisław Bareja. Mariola. Piotr. Przygoda z piosenką. Uznawany niestety chyba za najgorszy film Barei w całej jego karierze. Musicalowa komedia, gdzie w główne role Marioli Brońskiej i Piotra Wójcika wcielili się znana już z Marusi Pola Raksa, a także popularny z kabaretu starszych panów Bohdan Łazuka. Kiedy piosenkarka idzie przez ulicę Paryża szukając teatru Maskot, pyta się o drogę przechodnia, czyli jedzącego bagietkę Stanisława Bareję. Chodzi o potwierdzenie procentu cukru w cukrze? Poszukiwany, poszukiwana. Opowieść o Stanisławie Rochowiczu, historyku sztuki pracującym w muzeum, który z powodu oskarżenia o kradzież obrazu musi przebrać się za kobietę i ukryć na jakiś czas, był całkowicie nowym stylem w polskim kinie. Pod koniec tego filmu, kiedy Rochowicz jedzie do pracy swoim nowym samochodem Triumphem Spitfire'em, prawie rozjeżdża jednego z przechodniów. Zdenerwowany mężczyzna zaczyna gonić bohatera filmu. Tego przechodnia gra właśnie Stanisław Bareja. Czy wierzyli do Betlejem pasterzy, grając się ciąteczku na liże? Brunet wieczorową porą. Komedia przedstawiająca losy Michała Romana, w którego wcielił się Krzysztof Kowalewski. Bohater zostaje wplątany we wszelakie absurdalne sytuacje za sprawą pewnej cyganki. Kiedy dochodzi do pościgu za sąsiadem Kowalskim, ten drugi prawie rozjeżdża dwóch pijaczków. W jednego z nich wcielił się Stanisław Bareja. Popatrz, cichu, jakie pijany jesz. Jestem dla wody! 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 Piwa, idiotko, piwa. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Kolejny film z Kowalewskim w roli głównej. W historii dyrektora Krzakowskiego, który za wszelką cenę chce udowodnić, jak żona go zdradza, Bareja wcielił się w dwie różne postacie. Na początku filmu, podczas wizyty bohatera w Paryżu, przebrany w perukę reżyser zakrał żonę Newtona. Drugi raz przed kamerą można go zauważyć w roli mężczyzny spieszącego się na dworzec centralny i wsiadającego do cysterny taksówki. Pośle jeden, przecież to jest kot, zawsze ci wejdzie na drzewo. To można ściąć drzewo, taką mam koncepcję. Miś. Tak, najsłynniejszy film Stanisława Barei. O Misiu już mówiłem w jednym ze swoich odcinków, oczywiście zapraszam do niego, więc nie będę się tutaj rozgadywał. Pod koniec filmu reżyser wcielił się w rolę pana Jana, właściciela polskich delikatesów w Londynie. Który akceptuje wszystkie wyniki naszych
demokratycznych wyborów, oczywiście, jeżeli będą zgodne z naszymi oczekiwaniami. Alternatywy 4. Serial przedstawiający losy mieszkańców budynku przy ulicy Alternatywy numer 4 stał się ogromnym hitem telewizyjnym mimo kręcenia go w stanie wojennym i jego premiery prawie 5 lat później. Reżysera mogliśmy widzieć w odcinku 5 i 6 w roli Parysa, milicjanta dzielnicowego. Rozumiemy się. Ile? 270. Dla równego rachunku jest 500. Zmiennicy. Ostatnie dzieło Stanisława Barei. Serial o dwóch taksówkarzach warszawskiego przedsiębiorstwa taksówkowego Jacka Żytkiewicza i przebranej za mężczyznę Katarzyny Piureckiej także okazał się być hitem. W trzecim odcinku reżyser wcielił się w postać krokodylowego, który faszeruje mięso heroiną. To byś poszedł na obiad. Z panem? Nie, z krokodylami.